Do waszej matury rozszerzonej zostały 4 dni. Dzisiaj mam dla Was zadanie, no niby z wielomianem, ale takie całkiem ciekawe, bo i dowód. Zapraszam. A po co mi temat? No i oczywiście standardowo otrzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Wykaż, że wielomian f od X równa się 3x do potęgi 10, minus 5x do potęgi 6, plus 3. Nie ma pierwiastków. Rzeczywiście takie zadanie na dzisiaj w ogóle możecie napisać w komentarzu, bo zostały nam 3 dni. Co byście chcieli jeszcze przez te 3 dni, żebym przerobił? Czy optymalizacja, czy może jakieś równanie trygonometryczne? Czy może stereometria, może jakiś dowód geometryczny? Dajcie znać w komentarzu, a ja zobaczę, co byście chcieli najbardziej. Dobra. Słuchajcie, to jest takie zadanie, no bo co, można by się zastanowić, to ma nie mieć pierwiastków rzeczywistych, tak? Czy da się tutaj wzory skróconego mnożenia jakoś po, poogarniać? No bo w sumie jakbyśmy udowodnili, że to, to się da wciągnąć do jakiegoś kwadratu, no to w sumie byłoby spoko, bo wtedy to to jest na pewno większe, równe 0, to jest na pewno większe od 0, no może by się udało udowodnić, że to też jest większe, równe 0 i jakoś byśmy tutaj dostali, że to jest liczba dodatnia zawsze, nie? No czy da się to jakoś tak przekomplikować? no pewnie się da zawsze się da zazwyczaj w takich zadaniach tylko czasami wymaga tutaj z trzech składników zrobienia piętnastu na przykład i to już nie jest wcale taka prosta sprawa więc ja wam zaproponuję trochę inny pomysł na to zadanie wyobraźmy sobie co my musimy udowodnić a co już wiemy my wiemy że sobie jest taki wielomian i wiemy że on jest parzystego stopnia bo jest dziesiątego stopnia i wiemy że przy najwyższej potencji stoi trzy i na tą chwilę już wiemy że nasza teza tak naprawdę w tym zadaniu jest taka że jakbyśmy mieli narysować ten wielomian to on na pewno leci od góry od prawej strony i on sobie tu będzie leciał, tu będzie sobie leciał, tu będzie sobie leciał, i teraz tak, w ogóle taka, taki patent, jak, jak stopień wielomianu jest parzysty, tak, to tak samo jak leci w plus nieskończoność. W sensie, że w x tak samo jak jakby leci od prawej strony, tak samo leci od lewej strony. Czyli wiemy też, że będzie leciał plus nieskończoność, jeśli chodzi o y. Gdyby stopień był nieparzysty, to ten wielomian by odwrotnie leciał, tak? To też warto o tym wiedzieć. To wygranika z granic, może moglibyście sobie policzyć granice w plus i minus nieskończoności. W tej sytuacji zawsze będzie plus nieskończoność. Czyli my byśmy chcieli, żeby to nasze f od x tak jakoś wyglądało, tak? Znaczy, chcielibyśmy. No, ma tak wyglądać. To jest nasza teza. No to w sumie tak. Wiemy już na pewno to, co wiemy. No to wiemy, że od góry, no w sumie wiemy, że do góry to wiemy. Więc to tak naprawdę musimy udowodnić, że ten wielomian, że nie ma pierwiastków rzeczywistych. To to jest równoważne z tym, według tego co już wiemy, że ten wielomian musi być zawsze dodatni dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. Tak, nie może się przeciąć nam z 8 x, żeby nie miał żadnych pierwiastków. Nie może się wyzerować nigdy. No to zastanówmy się, które miejsca są najbardziej potencjalne, żeby się mogły wyzerować. Najbardziej potencjalne miejsca, czyli te najbliższe do wyzerowania, no to są tutaj te punkciki do linki, czyli tak zwane minima lokalne tej funkcji. Jakbyśmy sobie policzyli wartość tych minimów dokładnie ee, obu, czy tam trzech, czy tam ile będzie, w sumie narysowałem dwa, ale to zaraz się ewentualnie okaże, i okazałoby się, że wartość tej funkcji dla tych minimów jest większa niż zero, no to w sumie dowód załatwiony. I taki pomysł na to zadanie. Czyli żeby znaleźć ekstrema lokalne tej funkcji, musimy sobie policzyć pochodną. Liczymy sobie pochodną. Pochodna 3x do 10 to będzie 30x do 9. No dobra. Minus 5x do 6 to będzie minus 30x do 5, plus 3 no to 0. Okej. Okay. No to warunek konieczny istnienia ekstremum, czyli to, że pochodna się musi wyzerować, czyli współczynnik kierunkowy stycznej jest równy 0. To o to chodzi. No to to cudeńko musi dać nam 0 w takim razie. Równa się 0. No to tak, można 30x do 5 wyciągnąć przed nawias. Będzie x do 4 minus 1 równe 0. No dobra, czyli albo w sumie x do 5 się, wyzeru, się wyzeruje, czy x będzie równy 0 i to będzie pierwiastek pięciokrotny, lub ten nawias się wyzeruje, czy x do 4 minus 1 będzie równy 0, x do 4 będzie równy 1, czy x będzie równy 1 lub x będzie równy minus 1 i te krotności tych pierwiastków są jednokrotne. Nie dwukrotne przypadkiem. Dlaczego tak na szybko, co? To cudeńko, a może bardziej to cudeńko, to można zapisać troszkę inaczej, że to jest x kwadrat minus 1 razy x kwadrat plus plus 1 równa się 0 i jak to rozbijemy jeszcze dodatkowo, że to jest x minus 1 razy x plus 1, a ten drugi nawias nam zostanie, no to tak naprawdę wyjdzie nam, że tu z tego jest 1, z tego jest minus 1, a z tego jest zbiór pusty. Bo suma liczby dodatniej i nieujemnej. Tak? I te pierwiastki są jednokrotne. Stąd nic nie wychodzi. To tak, a propos, może się przydać. W ogóle będą błędy jutro. Najczęstsze błędy na maturę rozszerzoną już zapraszam. No i live jutro też jest na rozszerzenie, także też zapraszam. Dlatego jednokrotne. Dobra, słuchajcie, no i co? No to rysujemy sobie, mamy nasz warunek konieczny, no to trzeba warunek dostateczny teraz ogarnąć, czyli narysować, naszkicować sobie naszą, nasz wykres pochodnej. No to tak, cyk i mamy jakie tu miejsca? Minus 1, 0. 1. Wszystko jest nieparzyste. 0 jest pięciokrotne, ale nieparzyste. Przy najwyższej potędze naszego, naszej pochodnej stoi 30, no to od góry cyk, cyk, cyk. Tak to będzie wyglądać. Dobra. I to jest nasza oczywiście pochodna. No, czyli tak, tu jest pochodna dodatnia, tu jest dodatnia, tu jest ujemna, tu jest ujemna, czyli no, ja proponuję naszkicować sobie w takim razie jednak wykres naszego, naszej funkcji. Czyli nasza funkcja F od X to tak, tu ma być malejąca od minus, od minus nieskończoności do minus 1 się wypłaszczyć, później ma być rosnąca do zera, później od zera ma być malejąca, bo pochodna ujemna, i później od jedynki znowu do góry. Okej, okay. no dobra, to powiem wam szczerze, chyba całkiem nieźle mi się udało przewidzieć jak ten wielomian może wyglądać, ale mógł inaczej, bo jest 10 stopnia, mógł mieć więcej tutaj różnych rzeczy. No to co? No to wynika z tego, że tu jest, w tym miejscu jest minimum lokalne jaki i tu jest minimum lokalne, tak? No bo tak naprawdę znak, tak tutaj nasza funkcja, tutaj funkcja jest malejąca, tutaj jest rosnąca, to jest malejąca, tutaj jest rosnąca. No dobrze, no to w takim razie wiemy. E, jedynki e, od minus jedynki może, czyli wstawiamy to tutaj do tej postaci. No to tu jest tak: 3 razy 1, bo do 10, minus 5 razy 1, bo do 6, plus 3, czyli tu będzie 6 minus 5, czyli 1. I f od jedynki bo tu jest nasze drugie minimum, może być. To będzie, no też w sumie 3 razy 1, bo to w sumie nie ma znaczenia, bo parzysta potęga przy x zawsze minus 5 razy 1 plus 3 też będzie 1. Czyli z tego wszystkiego wynika Słuchajcie, że nasza wartość najmniejsza, czyli nasz f minimum po prostu globalnie dla całego, dla całej funkcji to jest w sumie ta sama wartość, czyli f od minus 1 równe f od 1, czyli równe 1, czyli najmniejsza wartość funkcji jest równa 1. Z tego wynika, że w takim razie f od x no, będzie zawsze większe, równe nawet 1 tak? dla dowolnego x. -a. Dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. A jeżeli tak, no to z tego wynika, że nie będzie, nie będzie argumentu, dla którego wartość będzie równa 0, Czyli z tego wynika, że f od x nie ma pierwiastków. No, oczywiście rzeczywistych, żeby nie było, co kończy nasz dowód. Dajcie znać w komentarzu, czy wykorzystanie pochodnej w takim zadaniu jest dla Was znane. Tu trzymajcie podobne zadanie, chyba też dowodowe, z matury rozszerzonej. Polecam. No i tu trzymajcie ewentualnie wszystkie błędy, które możecie robić na maturze rozszerzonej. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi to?